Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku zobaczymy, co to za urządzenie. Zapraszam. Konsolę tą wypożyczył mi Borsuk, abym mógł przeprowadzić test interfejsu. Oczywiście interfejsu pozwalającego podłączyć do tej konsoli najlepszy joystick na świecie, czyli Joykarta. Początkowo pożyczałem tą konsolę od Kurta, za co mu bardzo serdecznie dziękuję. Tam przeprowadziłem pewne doświadczenia. Interfejs powstał, konsolę oddałem, ale oczywiście, jak to u mnie bywa, w momencie, kiedy zacząłem składać płytki, wpadłem jeszcze na trochę inne rozwiązanie, więc zamówiłem troszeczkę zmienione te płytki, zmieniłem projekt, płytki przyszły. No i przy zmontowaniu ich nie byłem pewny, czy je zrobiłem dobrze, czy źle, ponieważ konsoli już nie miałem. No tak to u mnie jest czasami, no więc szybciutko spytałem Borsuka, czy jest mi w stanie pożyczyć taką konsolę. Oczywiście bez problemu mi pożyczył. Interfejs już powstał. Mało tego, stworzyłem sobie taki tester, który będzie mi umożliwiał wypróbowanie interfejsów w przyszłości, nowo złożonych, czy one są poprawnie złożone, czy działają już bez obecności samej konsoli. Do interfejsu może przejdziemy za chwilę. Teraz o samej konsoli. To jest akurat wersja PC Engine. Kiedyś mówiłem PC Engine, ale wszyscy mi poprawiali, że mówi się PC Engine. No więc niech będzie PC Engine. Czyli wersja amerykańska konsoli TurboGrafx 16, która pojawiła się pierwotnie w Japonii. W Japonii w 1980 bodajże 7 roku. Jak zobaczycie możliwości tej niewielkiej konsolki, no ta japońska była troszeczkę większa. To już jest taka chyba wersja trochę odchudzona, ale jak zobaczycie możliwości tej konsolki, to mi się narzuca jedno. W 1987 roku firma Atari wypuszcza na rynek konsolo-komputer Atari XEGS. Czyli generalnie troszeczkę zmodyfikowaną wersję komputera Atari wyprodukowaną w 1979 roku. Japończycy wypuszczają taką konsolę. Jest to konsola 8-bitowa z 8-bitowym procesorem, ale układ graficzny już jest 16-bitowy. Tak to jest opisywane, nie wiem na czym to polega, jak to współdziała, ale no wszędzie tak jest podawane, że to jest procesor 8-bitowy, ale z grafiką, z procesorem graficznym już 16-bitowym. I jak zobaczycie za chwileczkę, to naprawdę widać. Widać. 87 rok, a po drugiej stronie 87 rok Atari XEGS, czyli stare, normalne 8-bitowe Atari. Nic nie ulepszone, nic. W konsoli mamy tutaj zainstalowany cartridge Everdrive, Turbo Everdrive, to jest karta pamięci. Także na jednej karcie pamięci mamy wiele gier, nie musimy tych cartridge'y wymieniać. Z tyłu jest takie dołożone urządzenie, które pozwala nam podłączyć kabel RGB. Nie wiem, czy to jest jakiś przetwornik sygnału na RGB, ale nie wygląda na to, bo to jest dosyć prosta konstrukcja. To jest jakiś malutki stalaczek, pewnie jakiś odseparowujący. Więc widocznie RGB tam prawdopodobnie jest na wyjściu, na tym złączu z tyłu, tylko po prostu trzeba było wyciągnąć je tutaj na zewnątrz w postaci gniazda. Do tej konsoli można było podłączyć taki dedykowany kontroler. Wygląda to troszeczkę jak kontroler do Nintendo, do NES-a. Jest tylko jedno gniazdko, ale z tego co wiem, są takie jakby przejściówki, rozgałęziacze, do którego można podłączyć aż cztery urządzenia, cztery kontrolery. Ja w projektowaniu interfejsu skupiłem się po prostu na tym, żeby umożliwić podłączenie do PC Engine Joykarta. No i to jest ten interfejs.
O interfejsie, jak już tylko będzie dostępny, to będzie osobny film pewnie nakręcony. Omówię wtedy dokładnie ten interfejs. Ja już w tej chwili mam inny pomysł troszeczkę na to. No i to tak właśnie ze mną jest, że w trakcie robienia interfejsu składania, no człowiek wpada na nowe pomysły i się okazuje, że wszystko, co do tej pory wymyślił, to trzeba schować i zrobić to jeszcze raz. Ale na razie w tej chwili i taki będzie przynajmniej początkowo dostępny ten interfejs. Cała elektronika jest w tym pudełeczku tutaj. Natomiast po podłączeniu do JoyCarta oczywiście będzie potrzebny cartridge PC Engine Turbo Graphics 16, bo to do jednej i do drugiej konsoli jest ten sam cartridge. Interfejs też ten sam, natomiast złącze się różni. Z tego co wiem, Turbo Graphics ma taki DIN, ten duży taki, tak jak był stosowany w starym sprzęcie audio. Tu jest taki mini DIN. No i cartridge wkładamy do JoyCarta. Podłączamy do interfejsu. Interfejs podłączamy do konsolki. Konsolkę podłączamy do monitora. I podłączamy do niej zasilanie. Ten film nie jest filmem pokazującym możliwości interfejsu, czy reklamującym generalnie interfejs, chociaż no, siłą rzeczy troszeczkę tak będzie. Natomiast ponieważ tą konsolę muszę oddać, więc chciałem sobie osobiście zobaczyć, jakie gry, jakiej jakości gry, czy są grywalne, czy ładne, jak grafika wygląda w tych grach. Stwierdziłem, że skoro ja będę je oglądał, to dlaczego wy razem ze mną nie możecie. Więc będę próbował sobie pograć w niektóre. Tych gier jest tam na tej karcie dosyć dużo. Niestety, no nie jestem, jak wiecie, dobrym graczem, więc będę po troszku każdej gry próbował, a może i nawet nie każdej. Zobaczymy takie tytuły bardziej znane, albo chwytliwe, albo takie, które mi się spodobają, będę uruchamiał. Ponieważ oryginalny kontroler PC Engine ma 4 przyciski oprócz kierunków, więc musiałem to jakoś uporządkować i rozłożyć je na JoyCarcie. I wyszło bardzo podobnie jak w wersji NES-owej. No więc rozłożenie jest takie na JoyCarcie, że tutaj mamy przycisk Run, tutaj przycisk Select, no i tu jest 1, 2. Przycisk Up jest mechanicznie podłączony w joysticku w JoyCarcie już pod kierunek górę, więc jego znaczenia nie można zmieniać. No, przy projektowaniu JoyCarta musiałem jakieś uproszczenie, jakieś założenia zrobić, aby ten cartridge tutaj nie był wielkości połowy JoyCarta. To nie pozostaje nic innego jak włączyć konsolę. No dobrze, zobaczmy co tu jest. Hapajek Romset. Nasz kolega Hapajek, widocznie to zestaw jest od niego. Tak przypuszczam. Więc zobaczymy co tu jest. Dobra, czyli All Games. OK. 1943 Kai. No, ja znam grę 1942, 43 też oczywiście była taka wersja, tylko że nie wiem jak tutaj to wygląda. Wersja japońska. No zobaczymy. Wciskamy Run. No i wiecie co, ja widzę po tej grafice, że ona jest no super, super. Ale mam nadzieję, że uda nam się pograć mimo tych japońskich napisów.
bardzo ładne animacje płynne, tutaj nie mruga na razie nic. W NES-ie można bardzo często w grach zauważyć, że sprite'y potrafią mrugać. Tutaj tego nie ma. Chociaż zauważyłem przed chwileczką, jakby było za dużo obiektów, to lekkie przycięcie. No ale powiem wam, że tu jest moc tej konsoli. 87 rok. I porównanie do Atari XGS. Bomby też są piękne. Fajne jest to, że można pociski też niszczyć. No, bardzo mi się podoba ta gra. No, widzieliście? Trochę przycięło. Ajajaj. Dobra, to mamy pierwszą z głowy. Naprawdę bardzo fajny tytuł. Grałbym. Nie dlatego, że jest jakoś szczególnie prosty, natomiast bardzo przyjemnie się gra. Szkoda, że ten kartridż nie wraca po zresetowaniu do pozycji, w której ostatnio był. Wielka szkoda. Trzeba od nowa szukać, wchodzić do katalogów. Szkoda, szkoda. To powinno być standard, gdzieś to powinno być zapamiętywane. Przynajmniej w pamięci gdzieś tutaj w kartridżu, do wyłączenia oczywiście, bo później to jak najbardziej mogłoby wracać do początku, ale dopóki konsola jest zasilana, a reset mamy przecież na kartridżu, to mógłby zapamiętywać katalog, w którym jest. Adventure Island aka Dragon's Curse. Aeroblaster wersja amerykańska sobie weźmiemy. Nie będziemy wszystkich gier puszczać. Tu możemy sobie Dual Scramble, to we dwójkę naraz chyba można grać. Chyba. O. Ale szybko. Jak się zestrzeli, to bardzo szybko uciekają. Też przyjemna gierka, przynajmniej na razie. Ale wszystko ładne.
czytelne. Nie trzeba się zastanawiać, co jest na ekranie. Wszystko widać, mimo tego, że jest bardzo dużo obiektów. Płynniutkie, świetny scroll. A, zestrzelili. Kapitalna gra. Kapitalna. Mówię od strony technicznej. No nie wiem, jak będzie się w nią dalej grało, bo być może słabo mi idzie zresztą. Ale od strony technicznej bardzo fajne. Continue. Jeszcze sobie kontynuujemy. To jest w ogóle możliwe przejście tego. Ło! Nic, że mnie złapał. Salonowe gry, no salonowe gry. Że taką konsolkę mogliby wstawić do automatu i by to się świetnie sprawdziło, bo gry są naprawdę fajne. Jeśli chodzi o taką wizerunkową postać graficzną. Zastanawiałem się, co jest, a to już trzeba było strzelać. Lekkie dotknięcie i koniec. Trzeba perfekcyjnie chyba. Ojojoj, tu jest za dużo tego. Jeszcze. Kompletnie mi nie idzie. No nie, tych pocisków tu tyle lata, że ja nie wiem, czy to... Nawet Borsuk by tego nie przeszedł. No dobra, może Borsuk by przeszedł, ale... Ciężko. No jestem ciekawy, bo na pewno jak konsola w końcu trafi do niego, on to pewnie będzie robił przegląd, chociaż on już taki początek coś tam już pokazywał z tej konsolce, ale jak będzie... z tej konsoli, ale jak będzie miał Joy-Karta, możliwość zagrania na Joy-Karcie, to pewnie... Pewnie będzie to trochę inaczej i będzie jeszcze raz pokazywał. Dobra, to było A. Co tu jeszcze mamy?
Afterburner, Altered Beast. No i Atomic Robokit Special Japan. To sobie uruchomimy. Świetna grafika, świetne kolory, duże duchy, duże sprite'y, świetna animacja. Jedyne co może... Gdybym miał w 87 roku, tam 8 czy 9, no ja Atari miałem w 88, ale gdybym w tamtym czasie miał tą konsolkę, to z jednej strony bardzo bym się cieszył, jeśli chodzi o jakość tych gier, z drugiej strony pewnie no, nie było wtedy takich niedostępnych kartridży, więc trzeba było mieć kartridże do każdej gry, co oczywiście w Polsce no, raczej nie było dostępne. A nawet gdybym miał dostęp do tych kartridży, to prawdopodobnie trochę by mi było żal, bo tutaj z tego co widzę, to nie ma takich klasyków, które były na mikrokomputery. Są nowe gry, jak widać bardzo fajne. Zresztą to chyba ta gra to jest na kilka platform. Ale generalnie no, nie ma tych klasycznych gier. A przynajmniej nie w takiej liczbie, jakbym chciał. No i to by było trochę... To by mi martwiło. W końcu jakaś trudna była. Można sobie wybierać. Czyli taki trochę zybeks. A, rozleciał się. Dobra. Kolejna super giera. O, Bomberman. 93, wersja 93 roku. Dobra, ale najpierw Batman. Platformówka, to jest taki, nie wiem, rzut z góry. Z
tamtej strony coś zostawiłem, nie wiem, czy to trzeba wszystko zebrać. Udało się. Chyba trzeba było jednak wszystko zebrać. Batman sprzątający paczkę. Trzeba uważać przy rzuceniu, bo w momencie, kiedy rzuca i czeka, aż... to wróci, to nie możemy się ruszać. Jak rzucimy akurat w przeciwną stronę, niż przeciwnik przychodzi, no to jesteśmy bezbronni w tym momencie. Dobra, tu widzę, że cały czas jest generalnie to samo. Zmienia się tylko labirynt. Z bumerangiem wracającym jest fajnie, ale nic poza tym. Jeśli chodzi o stronę graficzną, to bez zarzutów, bo oczywiście wszystko ładnie, pięknie chodzi, fajnie się steruje. O, tu jest jakieś przejście. Ajajaj. Zdąży pan wejść, czy nie? Game over? Dobra. Ależ te gry są piękne. Salonowe. Naprawdę automaty w tamtym czasie chyba by się nie powstydziły, mając wewnątrz taką konsolę. Ja podejrzewam, że już jeśli chodzi o automaty, to były dostępne dużo lepsze gry, ale naprawdę, gdyby coś takiego było w środku, to i tak by ludzie grali.
Udało się uniknąć. Dobra. Gra jest piękna. No i ten Bomberman. Wersja amerykańska. No bardzo ładnie wygląda. Ładna animacja bomb. Bardzo ładna graficznie, płynna, jestem zachwycony. Generalnie jakością gier, nie tylko solony, tylko tą grą. Thank you.
będziemy ich na razie wypuszczać. Niech sobie chociaż mają wyjście. Ale niech sobie tam chodzą. O, chyba będziemy mieć bomby dwie. Znaczy w sensie więcej. Jednocześnie do podłożenia. A jednak dwie chyba tylko. O, wyszły następne. Ale no... To, co zniszczyłem, to powinno być już rozbite. Bardzo dobra gra. Czyli to był Bomberman. Bomberman 90, kolejny jakiś Bomberman. A tu jest Bomberman bez niczego. Więc zakładam, że to jest ten podstawowy. Aż sobie sprawdzę, jak on wygląda w porównaniu, bo no, tą grę znamy, nie? Z innych platform. Klasyka, ale troszeczkę taka ładniejsza. Bardzo przyjemna gierka. Takie klimaty grozy, przynajmniej w tej chwili.
No, jak każda ta kupa będzie mnie atakować. Gorzej z tymi kupami. Graficznie pierwsza klasa. Wyścigi. No zobaczymy, czy sobie poradzę. Nie grałem w tą grę, no bo na Atari nie było. Ale graficznie bardzo fajnie. Błędów nie wybaczają. Bardzo ładna graficznie gra, płynna. Świetnie zrealizowane spójrzcie na tło. Te plany, które one swoją drogą przesuwają się lewo, prawo. Jest ta słynna taka paralaksa. Ale jeszcze jak ruszam statkiem góra-dół, to one również zmieniają swoje pozycje. Świetnie to jest zrobione, kapitalnie. Dobry pomysł, trzeba to przy pisaniu gier, oczywiście jeśli ktoś będzie tworzył na Atari, to coś takiego fajnie by było wykorzystać. Czyli ten plan jeszcze zmieniający się w perspektywie jakby odległości góra-dół, nie tylko lewo-prawo.
A sama gra to taka strzelanka do wszystkiego, co leci. Nie wiem, co w następnych etapach, czy się zmieniają te tła, ale tu jest na razie bardzo dobrze. Niski strzał, normalny, można jeszcze podskoczyć i strzelić. Postać tego faceta jest świetnie namalowana. On strzela trochę takimi plemnikami. Chodzi. Dobra. O, jakie ładne. Podoba mi się to. I tu jest bardzo podobny efekt. Znaczy, mamy jeszcze plan pierwszy, który jest przed, to też jest bardzo fajny pomysł, pierwszy plan, który jest przed naszym obiektem, przed naszym bohaterem, statkiem, czyli tutaj te roślinki, wodorosty. I jak robię płynę góra-dół, to one też się zmieniają. Ten scroll pionowy też jest niby nic, no pewnie ostatnio programistycznie trochę to tam wymagało kombinacji, ale efekt jest warty tego, żeby to zastosować. Bardzo fajne. Sama gra już niekoniecznie, ale od strony technicznej świetnie to jest wymyślone. Chyba wszedłem niepotrzebnie tutaj. Jak z tego wyjść? New game. Jak to w japońskich bajkach i grach. Dziecko, rycerz.
No, graficznie jest fajnie. Podobają mi się też takie kolorystyczne oznaczenia pierwszego i drugiego planu. To mimo, że wszystko się przesuwa w jednym tempie, to widać, że jest tło i jest wcześniejszy plan. A jeszcze jak przechodzi za kolumnami, to wygląda tak, jakby były trzy plany. Bardzo fajnie. Namco. Już mi się podoba. Już mi się nie podoba? Nie. Ale trochę dużo tego leci. I wszystko leci prosto na mnie. Game over. Dobra, dziękuję. Bardzo fajna gra. Troszkę inna niż normalna, nie wiem, bo to być może jest po prostu nowsza wersja grami. To nie jest ta oryginalna. Nie znam się na nich, ale fajnie się gra. Taka, nie wiem, bardziej dla dzieci. Jakieś zwierzaki w kosmosie zamiast. O, tu już troszkę podobnie niż w oryginale. O, nawet też jest ściąganie. A już się cieszyłem. No i całkiem wersja Galagi.
Jej, dobra, trudne. Gry nie kojarzę. No dobra. Ładnie graficznie, ale nie wiem o co chodzi. Jeszcze mnie cały czas załatwiają. To było pod I. Za dużo nie ma. J. Jackie Chan. Jackie Chan's Action Kung Fu. Mówię wam, to będzie dobra gra. No, nawet podobne. Wysoko skacze. Game open. Continue. Thank you.
Bardzo fajny pomysł z tymi belkami tonącymi. Nie doszedłem do końca jeszcze raz ten etap. Oj! Kolejny dobry pomysł. Thank you.
No to chyba by był koniec. Więcej kontynuacji nie ma. Chyba. Tak. Jackie Chan wciągnął mnie. Pomysł może i ciekawy. A to bardziej pretenduje do gry logicznej. Sprężynka, która się przegina. Wyrzucenie wszystkich gwiazdek nie było dobrym pomysłem. Nie, dobra, ninja jako ninja jakiś taki bardziej wygląda na... porusza się jak inwestyta. Thank you.
You Dead. Bardzo czytelna, ładna, kolorowa grafika, płynna animacja, świetnie to jest zrobione, świetnie. Nie będziemy grać dalej, bo to jest za trudne dla mnie. Poza tym granie joystickiem w tą grę akurat to jest pomyłka. Override Outrun. No dobra, najpierw Outrun. Ale Operation Wolf, świetna wersja, świetna. No dobra, graliśmy w tą grę. Czy to była jakaś inna? Już nie kojarzę teraz. Chyba trochę inna. Przyjemnie się gra. Tu trzeba przyznać, że to jest fajne. Dużo się dzieje na ekranie. Bardzo ładne to jest, w miarę czytelne. Nie jest napaćkane, ale jak na samym początku to jest chaos lekki.
dużo tego, za dużo. Szybki samolot wolno strzela. Dzisiaj no to mnie zabiło, no. Dobra, nie będziemy grać dalej.
bardzo ładny graficznie i trudny. No dobra, slajder pokazany. Naprawdę bardzo ładna realizacja tej gry. Terra Cresta 2. A jedynki nie ma? Nie ma. Jedziemy z Terra Crestą. Jako prawdziwy twardziele bierzemy normal. Cieszyć rozbudową statku. No ładnie zrobione. A pierwszy raz widzę tą grę na oczy. Wreszcie sami, na początek dają od razu taką eskadę, że nie idzie się tylko pozbyć cholerstwa. Ja rozumiem, że to jest druga część gry, ale przecież są ludzie, którzy grają po raz pierwszy. Nie są wyprawnymi rzeczami, jak dorsów. I czyli sobie po prostu zagra, a to... Nagle zlatuje się tego 1 500 000. Nie, no tak się nie robi gier. Turrican. No dobra, weźmiemy na chwilę Turricana. Ja nie potrafię w niego grać. Wiem, że jest to jedna z kultowych gier, czy to na Amigę, czy na Commodorka. No więc zobaczymy, jak wygląda. Dla mnie to jest za trudne oczywiście.
Widzieliście, starczy. Stary dobry Quicks w nowej odsłonie. Nawet niezły. Dobry, można sobie pograć. Graficznie jest odmienny od oryginału, ale całkiem. Znany tytuł, Namco, jedziemy. Bardzo ładny. Wolno lata. Nie tak łatwo uciec jest przeciwnikom. No nie musiałem, że od początku. Dobrze. Panie Xevious. Jako ostatnia gra. No może Homebrew sobie weźmiemy. Tam jest jeszcze katalog z innymi grami. Być może jest ich więcej, ale no nie mogę tak ciągnąć tego nagrania w nieskończoność. No, obawiam się, że to jest jakaś taka... A nie, to bardziej logiczna chyba gra będzie. Thank you.
No, bardzo sympatyczna, logiczna gra. Nie wiem, jak kolejne etapy. Czas się skończył. Nie wiem, czy trzeba było tego słonia jeszcze wziąć. Bardzo fajna. Dobrze, no to na koniec może jeszcze jakiś homebrew. 2017 Barbarian. O, powiem wam, że Barbarian jest graficznie słabiutki. Jak na możliwości tej konsoli to jest chyba grafika przeniesiona z jakiegoś komputera. Piksele są prostokątne, czyli to jest, nie wiem, no przeniesione z 8-bitowego komputera jakiegoś, albo Commodorka, albo Amstrada. Dobra. No i jak wam się podobały gry na PC Engine? Moim zdaniem naprawdę ta konsola, wyłączymy ją. Ta malutka konsola naprawdę jest świetna, świetna. Szkoda tylko, że nie ma na nią tych klasycznych tytułów więcej. Trochę szkoda. Trochę szkoda, ale widać tutaj programiści to, co było, to zostawili za sobą, szli do przodu, tworzyli nowe gry. Piękna konsolka w sensie możliwości. No i oczywiście w tej chwili, jak już mamy możliwość grania Joy-Kartem na tej konsoli, to już jest czad. Czad, bo ja też trochę sobie nie wyobrażam, gdybym musiał grać na padzie. Nie za bardzo lubię. Jedyne pady, jakie mi jeszcze w miarę spasowały, to były od PlayStation 4 i później Xbox któryś tam, ten z tych nowszych. To się wygodnie trzymało, ale do retro gier, no to tak swego czasu grałem. Grałem na Atari, ale to były stare czasy. Mam nadzieję, że przegląd gier się podobał. Jeszcze raz dziękuję bardzo Borsukowi, a wcześniej również Kurtowi za wypożyczenie konsolki, która mi była potrzebna do produkcji, wymyślenia, zaprojektowania interfejsu. Dziękuję wam za obejrzenie, że byliście z nami. Dziękuję wszystkim fanom kanału, którzy mnie wspierają. Zapraszam do wspierania, do zostania fanem. Zapraszam do następnego odcinka, a dzisiaj to już koniec. Do zobaczenia. Mniam, mniam, mniam. Cześć. Thank you.